Tytuł kursu: roboty okładzinowe. Moduł: wykonanie okładzin i ich naprawa. Temat: naprawa posadzek z materiałów mineralnych. Witam, opowiem Państwu na temat naprawy posadzek z materiałów mineralnych. Warto na samym początku powiedzieć, iż najbardziej komfortową sytuacją jest wymiana pojedynczych płytek. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy mamy absolutną pewność, że do ich mocowania i spojnowania użyto właściwych zapraw. Uszkodzonych pojedynczych płytek nie podważa się. Trzeba je ostrożnie odkuć, by nie zniszczyć płytek sąsiednich. Płytki, które słabo trzymają się podłoża, odrywamy płaskim dłutem lub szpachlą. Płytki mocno związane z podłożem rozbija się po środku i usuwa po kolei powstałe kawałki. Następnie podłoże oczyszcza się z resztek starych zapraw, wyrównuje jego powierzchnię i wstawia nową płytkę. Zdarza się, że płytki nie są zniszczone, ale do ich mocowania i spojnowania użyte były zwykłe zaprawy. Najprostszym i najtańszym sposobem zapobiegnięcia zniszczeniom jest pokrycie okładziny elastyczną farbą wodoszczelną. Wniknie ona we wszelkie niewidoczne pęknięcia oraz rysy i będzie chronić okładzinę przed wodą. Utworzona powłoka jest odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ścieranie. Taka farba dostępna jest w kilku kolorach. By zwiększyć jej antypoślizgowość, można do niej dodać kolorową posypkę lub piasek kwarcowy. Kruszące się spoiny płytek na schodach i ganku trzeba jak najszybciej naprawić, inaczej szybko pojawią się w nich ubytki, a w ślad za tym nastąpi pękanie i odspajanie się płytek. Małe ubytki spoin wystarczy uzupełnić takim samym materiałem, jakiego użyto do spoinowania. W tym celu należy wyskrobać luźno związane fragmenty starej zaprawy do spoinowania, usunąć pył, dokładnie umyć szczeliny i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia. Następnie krawędzie płytek zwilżyć gąbką, wcisnąć w szczeliny zaprawę do spoinowania, trójkątną szpachelką lub zaokrągloną pałeczką i wyrównać. Pracę należy prowadzić w temperaturze 5 do 25 stopni Celsjusza. Spoiny pokruszone i z dużymi ubytkami należy usunąć, a w ich miejsce ułożyć nowe, elastyczne i wodoszczelne. Najlepiej wtedy wymienić wszystkie spoiny, aby nie zostawiać nieszczelności, przez które pod okładzinę mogłaby wnikać woda. Do usuwania służą specjalne skrobarki lub narzędzia ze specjalnymi nasadkami. Nasadki różnią się między sobą. Innymi usuwa się spoiny wąskie, innymi szerokie. Są też takie nasadki, którymi usuwa się spoiny, prowadząc po płytkach pod kątem 30 stopni, ale nie uszkadzając ich powierzchni. Po usunięciu starych spoin, szczeliny między płytkami należy starannie odkurzyć, zwilżyć wodą i wypełnić zaprawą do spoinowania, dobraną odpowiednio do wielkości spoin. Pracę należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Pamiętaj, jeżeli większość płytek wydaje głuchy odgłos przy opłukiwaniu, a część ich jest spękana, należy okładzinę skuć i położyć nową. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.